jestem w Uberze, jadę właśnie na Złote Tarasy odebrać mamę. Przyjechałam do Warszawy, ponieważ mamy sesje zdjęciowe i ściankę. Idziemy na premierę filmu Mój Dług. No i przyjechałam do Warszawy dzień wcześniej niż powinnam, ponieważ chciałam spotkać się z koleżanką, która jest z Rybnika, ale mieszka w Warszawie, więc u niej dzisiaj nocowałam. Zaczynamy dzisiejszą przygodę w Warszawie. No i kochani, jestem już w Warszawie, a właściwie mówiłaś w ogóle, że ja dojadę. Tak. Bo to jest moja pierwsza scena. A, okej, okay, okej. Okay. Mówiłaś, no to dojechałam, kochani. Spotkałyśmy się. Ale ja myślałam, że ty nagrywałaś wczoraj. Nie, nic ja. Nic nie nagrywałaś? Nie, ja wczoraj nic nie nagrywam, no bo to był twój dzień w Warszawie. Ale co z tego, że to był mój dzień w Warszawie, jak dzień vlogowy? Leniłaś się, tyle ci powiem. Dobra, to teraz się lenić nie będę. Wezmę sprawy w swoje ręce i będę nagrywać dzisiaj tego vloga. I my teraz jedziemy na sesję zdjęciową, nie, ale zanim tam dojedziemy, to jedziemy do showroomu LPP, aby tam wybrać jakieś ciuszki na sesję. Ponieważ mama tak się spakowała, że nie miała ciuchów na sesję prawie w ogóle, a jak miała, to same marynarki i sukienki w kwiatki. To by była zbyt nudna sesja, więc jedziemy po coś ciekawszego, powiedzmy. I nie miała też ciuchów na ściankę. Więc teraz byłyśmy w Zarze, to też nagrałam, bo ty tak, ja nie wiem, dziwnie jakoś nagrywasz dzisiaj. Nagrałam już, że byłyśmy w Zarze, byłyśmy wybrać ci stylówę, stylówę już masz. I kochani, bo sprawa wygląda tak. Przytyłam naprawdę dużo i okazało się, że wszystkie moje ubrania, które mogłabym założyć na ściankę albo na sesję, są na mnie za małe. Naprawdę. I to nie jest kokieteria. One są na mnie za małe. Ostatnio... Właśnie nie! Właśnie to nie jest kokieteria. Jezu, ale ja śpiewałam teraz. Aha, bo ja nie wiem, czy ty się ze mnie śmiejesz, czy co, bo ja tutaj strasznie załamana jestem. I to wcale nie jest kokieteria, tak jak mówiłam wcześniej, bo naprawdę przytyłam i... Wszystkie moje ciuchy są na mnie za małe i brzydko na mnie leżą i po prostu wczoraj jak się pakowałam, to byłam załamana totalnie. No bo muszę wymienić szafę lub ewentualnie coś z sobą zrobić. No, więc kochani, jedziemy do LPP. Oni nas wspomogą. Ciebie. Bo ja tam to wiesz, mam całą walizę ubrań. Wybrałyśmy sporo ubrań, już mamy zapakowaną jedną torbę. Tutaj jeszcze reszta ubrań jest skanowana. Będziemy miały naprawdę kozackie stylówy na zdjęcia. Ja nie wiem, jak my się zabierzemy. Zobaczcie, jak my jesteśmy obładowane. No dramat po prostu, ale mamy tyle stylówek, a sesję będziemy miały 3 godziny jakoś. No. Więc będziemy mogły się przebierać dowoli. Będzie fryzjerka, makijażystka, cały team, więc zdjęcia będą różne i więc bardzo ciekawe. Więc najbliższe pół roku będą zdjęcia. Nie, no myślę, że na pół roku nam nie wystarczy. Jak wiesz, będę miała manię, że będę wstawiała 3 razy w tygodniu zdjęcie, to wiesz. No i jesteśmy już w studio Bajka. Prace trwają. Tutaj już Zuzia zajmuje się makijażem Pauliny. Marina przygotowuje włosy. Jest pięknie, kochani. Znaczy będzie pięknie. Na razie jeszcze już nie jest, ale będzie pięknie. Nie. Daria przygotowuje tutaj scenerię i okazało się, czego nie byłam wcześniej świadoma, że to jest nasza scenografia, kochani. No. Będzie zabawnie. Puściłam mamę na głęboką wodę. Na bardzo głęboką. Na kanapie z kwiatkiem to ja mogę pozować, ale kurczę, na białym tle. Dzięki córcia. Dzięki córcia. Kochani, bo my tu sobie gadu-gadu w babskim gronie.
I Paulina powiedziała, żebym włączyła aparat i niech to sobie wszystko się nagrywa, niech to sobie leci, bo my tutaj mamy dużo śmiechów i chichów, bo właśnie zastanawiamy się, jak mamy pozować na tej białej ścianie, więc ja już wiem, muszę stanąć. Tak, co? Pani i tak może pozować. Dobra, ale nie ma krzesła. A nie, ona sama jest bez krzesła. Mamy krzesło. Dobra. Makabra. Ja już wiem, że ja mam jakoś stanąć jakoś tak. Ale ty to postaw tutaj. O, tak tutaj. Dobra, ale najpierw musiałam zrobić wstęp. Dobra, ja to już stawiam, bo Paulina bardzo chce, żebym ja postawiła ten aparat, tylko nie mam na czym. No tutaj teraz się malujemy. Najpierw nie, to za daleko. Nie, na panu, na kijarze najpierw, tak? Dobra. Dobra, reżyserko pani. Proszę, postaw to sobie. Co, tutaj? Tu? Dobrze. To jesteś tu. I makijaż się dzieje. Pięknie jest. I teraz dziewczyny zamilkły. Czy ty by nigdy nic? To wszystko? Tak. Co pani myśli? Super jest, jestem i ja bym też tak zostawiła jak świeżo, bez pudru, co? Mhm. Tak, i włosy ubierzesz są takie... Ubierzesz się i zobaczymy. Jak coś, no, to dekolt ci jeszcze, dobra, zrobię potem. Bo nie wiem, jaką stylówę masz teraz. Też jeszcze nie wiem. Też nie wiem. A, no dobra. To dekolt na końcu, żeby nie pobrudzić ciuchów. Ja już staję, a tutaj się jeszcze włosy poprawiają. Jaka jestem nieprofesjonalna. O nie, a ja wchodzę w kadr. Dobra, dobra. To jest ma być naturalne, wiesz jak to. Jest! Ciekawe, co dziewczyny z tego zrobią. Jesteśmy po pierwszych kadrach. Mama się dalej maluje i robi nabóstwo. Mamy podobne włoski, więc fajnie wyglądamy jak siostry troszkę. Będą pytali pewnie, która córka? Kochani, kolejna stylowa. Włos jest, czeka na poprawienie. Ja wyglądam tak. A Paulina wygląda tak. A dziewczyny tak. Wszystkie tutaj pracujemy ciężko, aby zdjęcia wyszły ciekawe. Kochani, już po sesji zdjęciowej. Jesteśmy w pokoju hotelowym. Jesteśmy zrobione... Ach, jesteśmy zrobione, że ach. Końcówka była bardzo szybciutka, robiliśmy to po prostu sprintem, naprawdę. Mamy, no nie, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Pan mówi, dobra, macie 5 minut. Właściciel studia powiedział, że jeżeli nie wyrobimy się do 15 minut, to będziemy musiały płacić za kolejną godzinę, czego nie chciałyśmy robić. A wiecie, ubrania były... Ubrania były porozrzucane po podłodze nawet, bo tak się spieszyłyśmy, tyle ubrań miałyśmy, no. I taki nieporządek, bałagan i w ogóle. Dziewczyny tutaj jeszcze nam kępki przyklejały, włosy poprawiały, a tutaj już 15 minut, a jeszcze chciałyśmy cyknąć dwie, trzy fotki. Miałam ostatnią chyba najlepszą stylową, w sensie te zdjęcia wyszły tak najbardziej kobieco. No, mocno, mocno było. No, także jesteśmy przynajmniej... Backstage jest na Instagramie też naszym, o matko i córko, także wbijać! Ale co, zrobisz specjalnie wyróżnione, tak, zrobisz? No bo zanim ten vlog będzie... Bo zaczynamy nareszcie na sesję jeździć, mamuśka, rozkręcamy się! Yeah, kibicujcie nam! Dużo się dzieje, fajnie jest, ja się bardzo cieszę, to mnie też napędza do działania, a z innej beczki... To jest soczek mojego dzieciństwa. Pamiętam, że kupowałam go zawsze w Almie. Moje oko! Jak
Co ci moje zabrało? Rzęsy. Sorry, nie chciałam. Twój soczek dzieciństwa wylądował na moich rzęsach. Nie chciałam. To zakrętka z soczku dzieciństwa. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, że kupowałam go zawsze w Almie, w sklepie, który już chyba nawet nie istnieje, bo Almę tam pozamykali w każdym mieście chyba z tego co kojarzę. I kupowałam go właśnie w Fokusie. No, także takie wspomnienia. Aha, a ja chciałam powiedzieć, że przez cały dzień nie zrobiłam siusiu. Musiałam się przyznać do tego widzom. To było straszne, ja nie powinnam tak robić. Pamiętajcie o tym, żeby regularnie robić siusiu. Dobra, a ja chciałam tak inaczej. Czemu ty się dziwisz? To jest ludzki temat. No, całkiem ludzki. No. Kochani, a ja chciałam was się zapytać, czy lubicie sesje takie, wiecie, takie stylizacyjne, takie faktycznie w studio, takie, wiecie, no, kiedy jesteśmy zrobione, czy wolicie nasze zdjęcia takie spontaniczne? Piszcie w komentarzach, no bo ja właściwie nie wiem, czy wy lubicie takie piękne zdjęcia w naszym wydaniu oglądać, czy też nie. Czy wolicie zwykłe selfiaki, tak? O to no, chciałaś o to, zapytać? Tak, okay. Tak. No, a teraz korytarzami idziemy do hotelowej restauracji. Musimy coś zjeść, jesteśmy bardzo, bardzo głodne. Mamy jedzonko, kochani. Mamy kremik z pomidorów, fryteczki, warzywa sezonowe z kozim serem. Ja wzięłam kolę, a moja mama postanowiła być fit i ma wodę. Zamiana. Teraz ja jem zupę, a Paulina warzywka. Bo my się tak dzielimy, ale to już wiecie. Frytki mamy też wspólne. Proszę bardzo, tak wygląda gwiazda młodsza. Proszę bardzo, sukienkę, którą kupiła mamusia. Tak, tak, to jest ta sukienka, którą tak kupiła mamusia. Ale to było z odcinka Dynastia. Oczywiście więcej szczegółów, bo tutaj jakieś strasznie ciemno jest, jak zwykle w pokoju hotelowym. Szczegółów nie widać, ale... Karol, proszę bardzo, tutaj Karol idzie ze mną na ściankę. Ja też idę z tobą. Też idziesz ze mną? Tak. Będziemy po trójkę. A to musisz mi pokazać. Nie żartuję. Boska! Elegancka! Powiem ci, gwiazdy to mają przy tobie na dzień. Na noc? No bo gwiazdy są nocą, a nie, więc musiałam powiedzieć jakąś odwrotność. Aha, w każdym razie jestem lepsza od gwiazd. Mhm. Miód na moje... A na pewno im dorównujesz. Miód na moje uszy. O nie, tam jest ten typ, który zadaje takie strasznie niewygodne pytania i zawsze jest beka w internecie z jego pytań. Ja to oglądam, ja się śmieję. Uwielbiam go. Czekamy, kochani, na seans, ale najpierw sobie obserwujemy i podziwiamy osoby znane z telewizji. A ci państwo są znani z internetu? Olga Bołądź. Było miło, kochani, ale się skończyło. I ty znowu nie nagrywasz, jak jestem na telefonie, a ja po prostu zamawiam Ubera, żebyśmy bezpiecznie trafiły do hotelu. No i dobrze. Zmęczone, ale zadowolone z dzisiejszego dnia. Idziemy spać, tak? Mhm. Ty jeszcze pielęgnację robisz? Tak, ja już tak zrobiłam. Kremy na twarz i na ciało nałożone, więc teraz czystym sumieniem mogę swą głowę przyłożyć do poduszki. No i tak, kochani. Paulina wcześniej rano, bo jeszcze przed ósmą, pojechała na kolejną sesję, a właściwie najpierw do makijażystki, a dopiero potem do studia na sesję. A ja zostałam sama w domu, mogłam trochę dłużej pospać, mogłam odpocząć po wczorajszym dniu. Jestem już w tym momencie po śniadaniu, a teraz muszę się spakować.
i muszę jechać do showroomu LPP, aby oddać te dwie pełne reklamówki ciuchów, torebek i butów. Korzystaliśmy ich z nich wczoraj na sesji, no ale teraz musimy je oddać. No i tak, będę miała wielką walizę i dwie wielkie reklamówki. Jak ja sobie poradzę, nie wiem. No i kochani, mamy kolejny dzień, nową przygodę, kolejną przygodę, kolejną sesję zdjęciową. Tutaj mamy już rozłożone buty, dodatki, torebki, mamy też fotografkę i zdjęcia, które dzisiaj zrobimy w małym studiu Kapsel, będę publikowała na swoim Instagramie. No i bardzo się cieszę, bo pierwszy raz będę w ogóle pozowała w takich tiulach, zobaczcie sami. Nie mam pojęcia, czy będę umiała z tym pracować, czy w ogóle wiesz, będzie to dobrze wyglądało, czy ja to będę dobrze robić, ale no, to będzie niezłe wyzwanie, którego na pewno chcę się podjąć. Kochani, zobaczcie, pierwszą kreację mam już na sobie. Moje buty pasują idealnie do tego tiulu, więc się mega cieszę, bo nie targałam walizy po prostu na darmo. Rękawiczki pasują do bodziaka, który mam już na sobie i mega się jaram, to wygląda tak super cool. No i kochani, wygląda mniej więcej tak. Duża walizka i dwie wypchane torby. Ach, nikt mnie nie będzie nagrywał, więc to jest ostatnie ujęcie. Jak wychodzę z pokoju hotelowego. Oj, makabra, makabra. Szukam, kochani, tego studia. O, takie jakieś korytarze tu są. Jest. Jest. Jestem na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jest Paulinka? A, dobra. Tu widzimy kreacje, których Paulina już pochowane. O, w tej widziałam Paulinę, bo wysłała mi zdjęcie. No Hollywood. No i kochani, koniec tego dobrego, jedziemy do domku. Ale najpierw idziemy po żarcie na pewno. Tak, salad story się kłania, znaczy dopiero nam się ukłoni. Idzie jedzonko, pojawia się. Ej, wzięłam zupkę na mnie, no bo mamy kuchrafię, mamy zupkę i zobacz co ci jeszcze wzięłam. Soczek wzięłaś? I zgadnij, jaki to miał, jaki mi. Mi na pewno ten zielona energia. A sobie owocowe cuda. To takie Spaniak. Cudo ze mnie. Ale zapłaciłam 9 zł. Ja właściwie to nawet myślałam, że dla mnie też zamówisz. Naprawdę? A nie powiedziałaś, że chcesz. Jakoś tak, jak już siedzimy, to siedzimy. Bo tam jeszcze jest batat curry, to może batat sobie weź. No to nie, nie, już nie będziemy ten. No czemu, mamy jeszcze czas? Nie, nie aż tak dużo. No zanim... mamy czas, żebyś zdążyła zjeść zupę. Co to, tam jest kolejka. Tam jest kolejka. No, dobra, dobra. Wzięłam sobie takiego full wypas w wrapa.